Siema. Sorry, wiecie, mam tiki, kurczę, i nie mogę jakoś zaczynać normalnie tego nagrywać, bo kurde, cały czas mi przeszkadzają i nie wiem, co mam robić. No kurde, no wiecie, to tak, no niby jest spoko, niby jest fajnie, no ale kurczę, niekiedy mogłoby być lepiej, nie? Ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Słuchajcie, chciałem was przeprosić za to, że nie będzie odpowiedniego montażu i nie będzie też dobrej jakości. Może wynika to z tego, że nie mam jeszcze profesjonalnego sprzętu i nie potrafię jeszcze montować, ale obiecuję, że za niedługo to wszystko nadrobię. Słuchajcie, mój vlog chciałbym, żeby polegał przede wszystkim na tym, żeby pokazywać dystans do swojego życia, że mimo tego, że jest się chorym, czy jest się, ma jakiekolwiek przeszkody w życiu, da się z tym walczyć i da się to zwyciężać, tak? Słuchajcie, ja mam niby zespół Tureta, ale tak naprawdę radzę sobie z tym bardzo dobrze i mam nawet śmieszne historie z tym związane z życia. Słuchajcie, kiedy stałem w Biedronce, wiecie jak to jest. Jeden moher za drugim napiera na ciebie, napiera tymi koszykami i nie wiesz, co masz robić. Przede mną stał wysoki pan, czy ja wiem, no 2x2, tak? Taka szafa, dresiarz, w ogóle skinhead, wiecie, o co chodzi. No sorry, no wiecie, tiki, nie? No i wracając do historii, no kurczę, no był dresiarz, no i wiecie, ja tak stoję przed nim i tak myślę, kurczę, nie walnę go z główki, nie walnę go z główki. Bartek, nie zrobisz tego, nie dasz rady, no nie możesz zrobić, bo będzie źle. No i co się okazało, poszedł ten tik, walnę go w plecy, on się do mnie obraca. Ty, koleś, masz jakiś problem? Mówię, nie no, sorry, ziomek, zespół Tureta. O nie, to spoko, zajebista muzyka. No kurczę, no jakoś to było, nie? No popłynąłem z fartem niestety na niewiedzę ludzkiej, tak? Druga historia z mojego życia. Słuchajcie, byłem sobie nad morzem, tak? Idę sobie pewnego razu, idzie jakiś pan przebrany za kapitana morskiego. Ja miałem tik A i krzyknąłem A i nagle dodałem hoj, ahoj, a on do mnie ahoj, ahoj, żeglarzu! Coś tam, więc wiecie, da się z tym żyć, da się z tego robić śmieszne sytuacje, dlatego pamiętajcie, przede wszystkim nie poddawajcie się. I nie warto rezygnować ze swoich marzeń pomimo przeciwności losu, tak? Taka może jeszcze jeden suchar na koniec, tak? Dlaczego Bartek jak wchodzi do kina dostaje zniżkę grupową? Bo chodzi z zespołem. Niby jest dobrze, niby jest źle, ale i tak jest dobrze, tak? Pamiętajcie, nie poddawajcie się, trzeba akceptować siebie takiego, jakim się jest. Życie nie zawsze jest piękne, życie to przede wszystkim nie jest piękny film, to nie jest serial, to nie jest komedia romantyczna. Tutaj zawsze się dzieje to, co się dzieje, niekiedy jest źle, niekiedy jest dobrze. Niestety nie możemy przewidzieć tego, co będzie i zapamiętajcie, nie poddawajcie się i dajcie siebie wszystko. Bang!